Ja wam mówiłam, że jadę na MUF, bo jest tam jeden pewien przystojniak. Popatrzcie na niego, no. W końcu wiemy, jak wygląda nazwisko. No. Ej, właśnie, jak już wiecie, to jeszcze coś wam mogę powiedzieć. Jak już wiecie, jak Remo ma na nazwisko, to czy nie uważacie, że to jest przeznaczenie, że moim ulubionym raperem, którego najczęściej słuchałam, był Kuban? No. Poleciała na nazwisko. Nawet mnie nie Ja o tym, ile on ma lat, albo jak ma na nazwisko, dowiedziałam się dopiero po 4 miesiącach, jak się już z nim znałam i spotykałam. I poza tym, jak mi powiedział swoje nazwisko, to mu nie uwierzyłam, bo wcześniej podał mi 3 inne nazwiska, więc musiałam dopiero zobaczyć jego dowód osobisty. Jak zaczął mnie wkręcać w 14 raz, że jest tajnym rosyjskim szpiegowskim agentem, że nie może mi pokazać mojego dowodu, bo wtedy misja będzie spalona i jakby, że będzie musiał wrócić do innego kraju. On takie rzeczy mi gadał! Takie rzeczy, że stwierdziłam, że już powiedziałam mu, albo przestaniesz mnie wkręcać w 40 tysięcy różnych rzeczy, albo koniec, już się nie odpisuję, nie? I miałam taki moment, że już stwierdziłam, pierdolę, szkoda moich nerwów, nie? Naprawdę miałam taki moment zawahania. I skończył? Nie, ja się poddałam. I mam teraz takiego mitomana na chacie. Żeby na przykład nie gadał tak jak do mojej mamy. Przypominam, że on mojej mamie powiedział pierwszy dzień, jak się spotkaliśmy, że ja sobie zrobiłam tatuaż, a on stracił prawo jazdy, bo potrącił ludzi na pasach. Muszę czasami weryfikować jego kłamstwa i tłumaczyć ludziom, że to tylko takie żarty, rozumiecie? To dla jego dobra. To dla jego dobra. A i powiedział mojej mamie, że jestem w ciąży. Też. I to pierwsze, drugie spotkanie. Przyjechał do mnie do domu pierwszy raz, nie? Chłopiec czy dziewczynka?